Znowu w życiu mi nie wyszło. Cześć, dzień dobry, z tej strony Paweł z Browaru Domowego Wilczy Tabor. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w końcu wracamy do piw, które uważyłem już ponad 2 miesiące temu. Mam tutaj na myśli klony Fortun Czarnych. Mówię Fortun Czarnych, bo starałem się sklonować nie tylko wersję alkoholową, tę, która jest pewnie wszystkim bardzo dobrze znana, ale także trochę zbliżyć się do tej bezalkoholowej, przy czym wiadomo, że w domu bezalkoholowe piwo trudno uzyskać, więc postawiłem na coś, co jest tak naprawdę niskoalkoholowe. Przez ten długi czas brzeczka sobie elegancko przefermentowała, już jako piwo została przelana do kegów, w nich nagazowana, a następnie rozlana z użyciem nalewaczki przeciwciśnieniowej do butelek. Następnie oczywiście nadeszły testy, piwo przeszło przez moją głowę i to nie tylko jako alkohol, także dużo o nim myślałem. No i właśnie w tym filmie chciałbym przedstawić Wam moje rozkminy, moje wnioski z tej warki, ale zanim do nich przejdziemy, to zobaczcie sobie, jak wyglądała droga produkcji tego piwa od dnia ważelnego aż do wypicia. Cześć, dzień dobry, z tej strony Paweł z Browaru Domowego Wilczy Tabor i dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest idealny moment na to, żeby dodać do niego orzeszki kola. Tak jak widzieliście, moją metodą na dezynfekcję orzeszków kola jest pogotowanie ich w takim garnuszku przez 5 minut. I po tym czasie ja je wleję po prostu do tego piwa. Jeśli by to były inne drożdże niż kwejki, to oczywiście zastanawiałbym się nad tym, natomiast pół litra nawet w rządku kwejkom na pewno nic złego nie zrobi. I to tyle, jeśli chodzi o robotę. Piwo zostało przelane, trzeba tylko teraz pomyć stary fermentor. Piwo już z dodatkiem orzeszków kola przenieść znowu w wysokie temperatury. No i dać mu gdzieś tam tydzień, żeby te orzeszki kola fajnie wyekstrahowały. A co do samego piwa, no to czuć tutaj, jak dla mnie, taką specyficzną nutę od kwejku. Pomimo, że to są niby te lutra, które nie wnoszą ze sobą zbyt wiele. Jeśli chodzi o smak, to piwo jest naprawdę ciekawe i faktycznie jest takie karmelowo-słodkawe. Brakuje właśnie tego niuansu kolowego, który mam nadzieję, że uda się uzyskać dzięki dodatkowi orzeszków kola. Ciekawe. Mocną przyprawą daje. Dobre. Kurde. Mega ciekawe. No i jesteśmy po kolejnych 2 tygodniach. Piwo sobie leżało z orzeszkami kola, a także dofermentowywało. Częściowo się cold crashowało, bo przez ostatnich parę dni stało ono w bardzo niskiej temperaturze. Na szczęście aura na dworze sprzyja, czy też na polu, jeśli jesteście z Małopolski. Natomiast dzisiaj zajmiemy się przelaniem go do kegów, a także od alkoholu. Bierzemy się teraz za przelanie do kegów, a także, uwaga, trudne słowo, proces dealkoholizacji, czyli oznacza to tyle, że pozbawimy około 14 litrów z tego, co jest w tym wiadrze, znaczącej części alkoholu. A będziemy to robić w sposób bardzo prosty, chyba najprostszy, jeśli chodzi o te domowe. To znaczy, piwo po prostu zagotujemy, ono sobie będzie wrzało, wrzała w nim będzie woda, a także ten alkohol, który ma temperaturę wrzenia poniżej 80 stopni Celsjusza. Mowa tu oczywiście o etanolu. Jeśli zawartość garnka będzie wrzała sobie przez około 60 minut, to na pewno straci ona znaczącą część alkoholu. Uzyskamy wtedy piwo, może nie bezalkoholowe, ale niskoalkoholowe. Także co? Bierzemy się za robotę. I ważna rzecz. O niej nie polecam zapominać, kiedy ma się dodatki, które warto po prostu
cudzysłowie odcedzić. No, czyli jakiś kawałek materiału, który wyłapie przynajmniej te większe kawałki. Go też sobie w tym starsanie, w tym roztworze starsanu wymoczyłem. No i przez niego będzie sobie przelatywać z fermentora do kega, a później do garnka nasze piwo. Do takiego kega wchodzi około 10 litrów. I po prawdzie lepiej moim zdaniem patrzeć na to, z czego się zlewa, niż sugerować się tym stanem, który mamy w kegu. W kegu żadnej podziałki w sumie nie ma. Powiem wam, że bardzo dużo osadu jest na dnie. Ja myślę, że nie będę większości tego osadu po prostu przelewał. Zaraz wam go zresztą pokażę. Zleję po prostu to, co jest zbędnie klarowne. A tę resztkę, czyli osady, czyli kawałki tych orzeszków kola, zostawimy po prostu na dnie fermentora. Tak czy siak do kegów zmieści się około... No, mam dwa kegi, tak? Mam dwa kegi 10-litrowe, także na 20 litrów. A to, co mam aktualnie w garnku, jest tego około 14-15 litrów. To sobie pogotujemy. Wrzucamy to na palnik. No i tak to wygląda, moi drodzy, na dnie fermentora. Oczywiście jestem poznaniakiem, więc zlałem sobie sporą część tego piwa do kubeczka osobno. No i je sobie odfiltruję z tych... Oczywiście rozlałem. Odfiltruję sobie z tych resztek osadów. No i po prostu wypiję. Natomiast jak widać na dnie mamy te kawałki orzeszków kola. Mamy też błoto po prostu. To nie jest piwo, tego nie było sensu zlewać. To, co mamy w garnku, jestem pewien, że będzie naprawdę super się nadawało do picia. No a co właściwie mamy w garnku? Ano mamy piwo. Bo nie możemy oczywiście o tej zawartości garnka, którą teraz widzicie, mówić jako o brzeczce. Ta ciecz, którą widzicie, to jest coś, co zawiera alkohol i to całkiem sporo, 5-6%. Natomiast my tego alkoholu będziemy teraz się pozbywać. Teraz to może jest złe słowo, bo w tej chwili ta ciecz ma około 30-40 stopni Celsjusza. Piwo, tak jak wspomniałem, było na cold crushu, także podgrzanie go do temperatury 100 stopni, około 100 stopni troszkę potrwa. Natomiast za około 1,5 do 2 godzin myślę, że będziemy mieli już gotowy produkt, to znaczy to piwo po godzinnym gotowaniu schłodzone, gotowe do przelania do kega. Także no, w piwowarstwie troszkę czasu trzeba na wszelkie procesy, no ale ta cierpliwość popłaca. A jak to wygląda po podniesieniu pokrywki? Ano tak. Nawet dobre. I co mogę powiedzieć? Pachnie alkoholem, więc moim zdaniem faktycznie on tutaj mocno musi parować, bo intensywnie alkoholowo to pachnie zupełnie inaczej niż z fermentora, natomiast to może też kwestia temperatury. No jest gruba piana, oczywiście w piwie było troszeczkę CO2, także będę na pewno mocno uważał na to, żeby tutaj nam to nie wykipiało, ale piwo wygląda na to, że nam się już elegancko gotuje. Także godzinkę od tej pory, gdzieś tam w połowie gotowania wrzucimy chłodnicę. Zaraz to może wykipieć, więc sobie lekko gaz zmniejszę. Tyle rozgarniesz jak po jakiejś wojnie. Sorki za to, ale po prostu robię kilka rzeczy tutaj jednocześnie, nagrywając ten film. Z boku natomiast piwo wciąż się gotuje. Alkohol się stopniowo odparowuje. No ale teraz w końcu nadszedł dobry moment na to, żeby zająć się nagazowaniem, sztucznym nagazowaniem z butli CO2 piwa, które no w sumie mamy już gotowe, można powiedzieć, które zostało przelane do kega i którego nie będziemy dealkoholizować. Zatem co musimy tutaj zrobić? No oczywiście wszystkie te połączenia już mam przygotowane, mam wyprowadzony z butli wężyk ze złączką, także wpinamy go teraz do naszego kega. I co możecie zaobserwować, wpiąłem go, a na manometrze wciąż mamy 0 barów.
My będziemy to piwo nagazowywać w sposób jak najszybszy, bo nawet całego dnia nie zostanie do czasu rozlewu pierwszych butelek. To oznacza, że będziemy wymuszać to nagazowanie, czyli musimy do schłodzonego piwa, bo to piwo wciąż ma około, no myślę, 10 stopni, będziemy podawać duże ciśnienie, to znaczy będziemy stosować tak zwane strzały. Pierwszy strzał zrobimy na 3 bary, drugi strzał na 2,5 i trzeci strzał na 2 bary, po czym sprawdzimy, jakie jest aktualne nagazowanie tego, co mamy w kegu. Oczywiście między tymi strzałami przez około 5 minut będę sobie tym kegem bełtał, także już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Możemy sobie teraz zwiększyć dopływ na tym pokrętle reduktora i zwiększamy go do 3 barów. No i co teraz robimy? Odpinamy naszą złączkę. Teraz przechodzimy do kolejnej fazy, mianowicie bełtania naszym kegiem. Jakieś 5 minut będę sobie po prostu ten kegiel robił tak. Możemy nim turlać, możemy tak mieszać. Chodzi o to, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dobrze rozpuściło nam się to CO2 w schłodzonym piwie. Także po 5 minutach podepniemy sobie je ponownie, damy drugi strzał z tego CO2, bo oczywiście to CO2 się rozpuści w piwie, da wolną przestrzeń w kegu, powstanie w ten sposób wolna przestrzeń w kegu na kolejną objętość CO2. No i tak będziemy robić aż do nagazowania, czyli myślę, że po tych 3 strzałach piwo będzie już całkiem dobrze nagazowane. Chciałbym, żeby było średnio wysycone, czyli tak jak jest Fortuna Czarne, nie jakoś super słabo, nie jakoś super mocno, gdzieś tam na 2,4 VV, ale tak naprawdę to no, nie jest to jakieś super, super istotne z mojej perspektywy, nie musi to być idealnie w punkt. Będziemy sobie to też sprawdzać po prostu organoleptycznie, czy już jest nagazowane, czy już fajnie smakuje. Piwo nam się elegancko gotuje. I jak pachnie teraz? Powiem Wam, że o wiele mniej tych nut alkoholowych, czyli już tak dużo nam nie odparowuje tego alkoholu, no co myślę, że może wskazywać na to, że początkowo odparowywało go naprawdę dużo. Teraz pewnie już jakieś tam resztki się odparowują, także no po prawie godzinie gotowania wygląda na to, że uzyskaliśmy coś, co będzie miało dużo, dużo mniej alkoholu. No i moi drodzy, w tym momencie minęła równo godzina od rozpoczęcia gotowania, a to oznacza, że skręcamy palniki i włączamy to gotowanie. Piwo cały czas pachnie no, w taki dość ostry sposób. Nie jest to totalnie neutralne dla moich nozdrzy, natomiast czy to jest alkohol? W sumie ciężko mi na ten moment stwierdzić. Na pewno coś troszeczkę gryzącego, tak czy owak, myślę, że to alkoholu sporo tutaj odparowało. Trochę pewnie go też zostało, no ale tak czy siak traktujmy to robienie niskoalkoholowego klona Fortuny Czarne jako pewien eksperyment. Ja w tym momencie włączam dopływ wody w naszej chłodnicy. Zaczynamy chłodzenie. Moi drodzy, ostatnio bardzo popularne są szachy, więc porobiłem te małe roszady. Mamy tutaj ten garnek, w którym jest już schłodzone piwo, które zaraz trafi do tego kega. Natomiast te miska, gdzie zawsze, jak pewnie już dobrze wiecie, jeśli oglądacie mnie dłużej, zawsze sobie trzymam te wszystkie wężyki czy inne rzeczy, które mają pozostać zdezynfekowane. Także co, keg jest w tej chwili już opróżniony ze środka dezynfekującego. Zostało tam trochę piany, która niczemu nie szkodzi. Także odbezpieczamy sobie go. Jest jeszcze nie do końca, ale rozgazowany. Także wyciągamy sobie to na boczek. I możemy jeszcze tutaj te resztki piany spróbować, ale tak jak mówię, no jej tam jest niewiele i trochę też nie chcę wyjść. I lecimy z przelewaniem, warto to zrobić bardzo sprawnie, gdyż no tutaj nie ma za dużo alkoholu. To jeśli ten keg nie będzie przechowywany w chłodnym miejscu, jeśli by się zakaziło, no to mogło być naprawdę niefajnie albo i fajnie, bo jeśli by weszły jakieś dzikie drożdże, a to myślę, że też ciekawe, kto mogły tutaj nam wprowadzić. Natomiast celem nie był Brett Schwarzbier, a tylko jednak Fortunka Czarne, niskoalkoholowa.
No powiem wam, że mam chyba jednak miarkę w oku, dosłownie, bo no jest tutaj 200 ml, czyli tyle, ile powiedziałem, że nie trafiło do kega, to niego nie trafiło. A także no straty nie jakieś ogromne, mogę spróbować, jak to smakuje. Jest na pewno bardziej, tylko no właśnie, teraz piję osady, więc ciężko mi się powiedzieć, czy tak końcowo będzie. Na pewno jest bardziej ściągające. Jest, wydaje mi się, bardziej palone. Jest na pewno gęstsze. To się wydaje bardziej czekoladowe, bardziej skarmelizowane. Oczywiście zaszły te reakcje Maillarda. Także no tak chyba musiało po prostu być. No nie ukrywam, ten eksperyment mi się podoba. Eksperymencik powiedzmy, bo ugotować piwo to nie jest problem. Teraz już nie mam takiego wrażenia kwaśności. Może po prostu to, co piłem przed chwilką, było zupełnie inne pod kątem kwaśności od tego piwa i są takie wrażenia. Teraz jest jak najbardziej ok. Myślę, że po nagazowaniu będzie dobrze. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o to piwo. Ja zaraz je nagazuję. Widzimy się przy butelkowaniu. Dobra, ale teraz przejdźmy do konkretów, czyli co wyszło tak naprawdę z tego piwa. I na wstępie muszę wam się do czegoś przyznać, wersja numer 1, czyli niskoalkoholowa, wyszła beznadziejnie. Naprawdę, nie mam pojęcia, co w procesie zrobiłem aż tak bardzo nie tak, ale tyle aromatu to piwo straciło po tym gotowaniu, o tyle bardziej podbiła się kwaśność, że naprawdę w najgorszych przypuszczeniach nie spodziewałem się, że aż tak zubożeje się ono pod kątem jakości szeroko pojmowanej. Naprawdę, jeśli macie jakieś pomysły, co zawiodło w moim planie, to dawajcie znać. Ja będę sobie próbował z tą metodą na pewno dalej, natomiast póki co nie polecam powtarzać moich kroków, bo wyjdzie coś byle jakiego. Nie wiem, może to kwestia złego odfiltrowania osadów przy przelewaniu piwa do gara, może kwestia jakichś tanin czy resztek chmielu, które dały po prostu nieprzyjemne nuty po tym, gdy następnie podgotowałem znowu to w sumie już gotowe piwo. Dawajcie znać, co wy o tym myślicie. I nie ma, słuchajcie, sensu, żebym przytaczał tutaj konkretne wypowiedzi testerów. Piwo było zwyczajnie słabe, był to totalny wypadek przy pracy. No ale cóż, shit happens, zdarzają się takie rzeczy w browarze, szczególnie tym domowym. Natomiast też jest druga, jeszcze mniej fajna rzecz, to znaczy piwo mi się zakaziło. Przy czym większość z testujących piwo miało w momencie, kiedy było bardzo, bardzo świeże, to znaczy tuż po nagazowaniu w kegu, a zakaziło mi się ono prawdopodobnie podczas chłodzenia, bądź też może kwestia czegoś, co niestety zostało mi w kegu. Tutaj może błąd z mojej strony, może trzeba było przelewać je gorące, wrzące do kega, wówczas bym zminimalizował szansę na zakażenie, bo pamiętajmy jednak, że takie piwko łatwo zakazić. Było w nim zdecydowanie mniej alkoholu, od początku było słabo chmielone, no i także nie było w nim już żywych drożdży, także tak naprawdę bardzo łatwą robotę miały wszelkie bakterie czy drożdże, żeby gdzieś tam na jakimś etapie zakazić to piwo, no i później się rozwijać. W tej chwili faktycznie to piwo jest zwyczajnie kwaśne, no i czuć, że jest zakażone, również się przegazowuje i tutaj z mojej strony no wielkie publiczne przeprosiny dla tych, którzy no dostali już piwko w takiej niezbyt dobrej formie, czego przyznaję, że nie byłem świadom, natomiast pierwsze testujące osoby, które też niepochlebnie się raczej wypowiedziały o tym piwie, dostały to piwko świeże i przechowywane w chłodzie, także no to nie jest kwestia zakażenia, że ono wyszło niefajnie. Już na tym etapie gotowania, na tym etapie dealkoholizacji coś zwyczajnie poszło nie tak. Także ja muszę sobie doczytać, dokminić, doinformować się. Jeśli macie jakieś sugestie, co mogło tutaj nie pyknąć, jeśli próbowaliście takiej albo innej metody dealkoholizacji, czy w ogóle tworzenia piw niskoalkoholowych, to ja jestem ciekaw waszych porad, jestem ciekaw waszych opinii w tym temacie. Natomiast przejdźmy do drugiego piwka, które wyszło lepsze niż to, o którym przed chwilką wspomniałem, niż to pozbawione alkoholu, przy czym jest to chyba żaden komplement, no ale tak na serio, no to moim zdaniem wyszło spoko. Ja z samego eksperymentu jestem zadowolony, moi testerzy różnie, niektórym bardzo piwo smakowało, niektórzy pisali, żeby go raczej nie dopili, oczywiście to jest kwestia wszystko gustu, natomiast co was będę tutaj oszukiwał, nie wyszedł z tego wcale klon fortuny czarne, niektóre rzeczy myślę w moim podejściu były jak najbardziej spoko, a niektóre rzeczy zdecydowanie do poprawy. Fajna baza, tak ogólnie rzecz biorąc, bo uważam, że pomysł maltodekstryną był ok, uważam, że użycie słodu karmelowego było ok, przy czym
No właśnie, przejdźmy do tego, co można by poprawić w tym momencie. Przy czym użyłbym następnym razem słodu z lepszej słodowni niż Viking Malt. Oczywiście nie mówię, że to jest zła słodownia, ale lepiej dającej sobie radę, jeśli chodzi o słody specjalne, czyli użyłbym tutaj słodów karmelowych z Fawcetta bądź też Weiermana. Myślę także, że dosypałbym jednak erytrytolu i ksylitolu, których unikałem, bo nie chciałem takiego super ulepa. To pewnie pamiętacie, że ja podczas ważenia mówiłem, że nie chcę do końca robić takiego 1:1 klonu Fortuny Czarnej, bo ona jest zwyczajnie turbo słodka. Zbyt dużo także w tym finalnym piwie było aromatów stoutowych, mocno palonych, a tam było tylko 5% tych słodów palonych, także nie ukrywam, że mnie to trochę zaskoczyło, także tutaj również małe zmiany w recepturze bym zrobił, gdybym to piwo ważył jeszcze raz. Nie mówię, że tak nie będzie. I wsypał jednak tych słodów palonych dużo mniej, bo samo piwo wyszło bardzo ciemne, także myślę, że ciemniejsze niż Fortuna Czarna. Jeśli chodzi natomiast o samo przygotowanie słodu, o samo przygotowanie brzeczki, to zrobiłbym inaczej zacieranie, to znaczy zacierałbym wyżej, po to, żeby mieć jeszcze więcej dekstryn, jeszcze więcej tych cukrów, które mi nie będą fermentować, po to, żeby dostać więcej ciała, więcej słodyczy, też słodyczy takiej chamskiej oczywiście nie, natomiast więcej ciała, którego w tym piwie trochę brakowało. I z tym ciałem też wiąże się kolejna rzecz, przejdźmy sobie to płynnie, to znaczy użyłbym innych drożdży, nie Lutrak Fejków, które mają odfermentowanie dość duże, to piwo odfermentowało mi do około 80%, także no jest to sporawe odfermentowanie, wolę tutaj użyć jakichś angielskich drożdży na przykład, które myślę, że jednak chociaż o te parę procent mniej by odfermentowały. No i z tymi kwejkami wiąże się także kolejny problem, to znaczy one wprowadziły delikatną kwaśność. Być może ta kwaśność, którą wyczuwali niektórzy, kwaskowość, którą wyczuwali niektórzy degustatorzy, pochodzi z wielu źródeł, bo tu mogły być zarówno rzeczy związane z wodą, z użytym słodem palonym. Także mogła to być kwestia właśnie drożdży. No ale tu bym jednak drożdży posądzał o to, że to ciut niższe pH piwa, które faktycznie było, że to może być również ich zasługa, powiedzmy. Także z tego piwa wyszedł taki bardziej fajny dry stout niż ciemny lager, którym to miało być. Było dość wytrawne na finiszu, nie miało zbyt dużo ciała, to na pewno by się tutaj przydało. No i przydałyby się także wyrazistsze aromaty, smaki kojarzące się z kolą. Oczywiście była karmelowość na, myślę, okej poziomie, no tylko gdzieś ta kwaśność, możliwe, że od słodów, czy to karafy, czy właśnie kiepskiej jakości karmelowego z Wikinga się pojawiła. Przy czym, no, brakowało kolowości z orzeszków kola. Te orzeszki kola, które wspomniałem, jak dla mnie były bardzo wyczuwalne w aromacie. Może to jest też kwestia tego, że wiem, jak one pachniały przed dodaniem ich do piwa. A jednak na ktoś degustuje w ciemno i nigdy nie widział na oczy takich orzeszków, to zupełnie nie wie, z czym to się je. Natomiast one dały głównie nuty przyprawowe w moim odczuciu. Trochę gałki muszkatołowej, trochę kardamonu, czyli to nie są rzeczy, z którymi bezpośrednio kojarzą się z Coca-Colą. Także dla mnie piwo ogólnie miało fajny vibe, tylko no nie do końca to była Fortuna Czarne. Przepis jak najbardziej do poprawy. Tym bardziej, że żaden z degustujących no nie powiedział, że to piwo jakoś mocno zbliżyło się do Fortuny Czarne. No i pewnie jesteście ciekawi, czy stworzenie tego piwa postrzegam jako totalny fail, czy też nie. Otóż nie. Traktowałem to od początku jako eksperyment, sprawdzałem sobie wiele rzeczy, naprawdę kilka rzeczy, których nigdy nie testowałem, pomimo że mam ponad 300 warek na koncie. Dzięki temu piwu udało mi się zrobić. Użyłem nowego szczepu drożdży, sypnąłem w końcu dużo maltodekstryny, także wykorzystałem kwas fosforowy, którego nigdy wcześniej w browarze nie stosowałem, ale akurat jego znaczenie jest tutaj raczej duże. Użyłem orzeszków kola, których nie stosowałem. Także było to pierwsze piwo, które rozlewałem do kegów nalewaczką przeciwciśnieniową. Także pod wieloma względami to jest piwo, które dużo mi dało i dało mi dużo do myślenia, co wspomniałem na początku filmu. Natomiast no, jest tutaj faktycznie mnóstwo rzeczy do poprawy. Przy czym, jak dla mnie, to jest wciąż dobry start, żeby coś ulepszać. I ogólnie tutaj może trochę filozoficzno-coachowsko zabrzmie, ale jak dla mnie troszeczkę sensem piwowarstwa jest to, że robicie
jeden przepis, obieracie jakąś jedną drogę w nim, a następnie przy kolejnych warkach, które ważycie, powtarzacie ten przepis. No i nie ukrywam, że ja też chciałbym i przy tym piwie takie podejście zastosować. Ale żeby to się udało, to myślę, że powinienem zrobić te rzeczy, o których wspomniałem. To znaczy użyć bardziej pasujących drożdży, lepszych słodów, zmienić troszkę zacieranie, dosypać więcej maltodekstryny bądź też erytrytolu i ksylitolu. A poza tym myślę, że powinienem oprócz orzeszków coli albo zamiast orzeszków coli użyć czegoś, co faktycznie tę kolowość wprowadzi. Czyli tutaj mam chyba niestety smutną rozkminę, że będzie to musiał być sztuczny aromat, czy też no nazwany może jako ekstrakt naturalny z orzeszków, ale no wiadomo, że z naturą raczej mający niewiele wspólnego. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, a może co wy byście dorzucili, żeby jeszcze bardziej podbić ten efekt kolowości. Chętnie też poznam wasze historie związane z klonowaniem różnych piw, które uważam, że jest procesem ciekawym i niekoniecznie łatwym. Ja już z 15 piw próbowałem sklonować i efekty tego, jak po dzisiejszym filmie widzicie, bywały różne. Ja wam dziękuję dzisiaj bardzo za uwagę i zapowiadam, że to nie koniec walki z tym piwem. Na razie!